Zobaczcie, jak na przykład programy katolickie, jak nawet są w tych mediach, czy w publicznej telewizji, to najczęściej one koncentrują się, wiecie na czym? Na opowiadaniu o Kościele jako instytucji, tak? Tu była taka pielgrzymka, tu była taka koronacja, tu była taka wizyta, tu była taka wizytacja, a ci pojechali tu, a tu taka książka. Nawet w tym maleńkim okienku 20-minutowym, oprócz transmisji Anioła Pańskiego w niedzielę, gdzie mamy czysty kerygmat, wychodzi papież Franciszek i jedzie do spodu równo, to dziennikarze zachowują pewien rodzaj właśnie takiej perspektywy zewnętrznej. Tak? Zresztą zauważcie, nawet jak w głównych mediach jest, nie wiem, czy Wszystkich Świętych, czy Boże Narodzenie, to dziennikarka mówi, Kościół katolicki obchodzi dziś, prawda, święto trzech objawienia Pańskiego, święto trzech króli. Ona nie mówi, obchodzimy dzisiaj, tylko Kościół katolicki, czyli Zrzeszenie Kanarków dzisiaj ma swój zjazd na Stadionie Dziesięciolecia, a kolekcjonerzy minerałów się spotykają w Bibliotece Uniwersyteckiej, tak? A Kościół sobie coś tam obchodzi, tak? Perspektywa zewnętrzna. Czyli to jest nie tylko konsekwencja tego, że tak zostały personalnie i właścicielsko ukształtowane te media, ale również mentalny terror pooświeceniowej takiej ideologii, że oto państwo musi być neutralne światopoglądowo. Im się często myli neutralne światopoglądowo z państwem laickim, tak? Co to znaczy neutralne światopoglądowo? To znaczy, że państwo nie angażuje się, nie opowiada się po stronie jakiegoś konkretnego wyznania. Natomiast neutralność światopoglądowa polega na tym, że szanujemy dziedzictwo i całą kulturę. No jeżeli większość społeczeństwa została ochrzczona i żyje jak żyje, jedni lepiej, drudzy gorzej, nie nam to oceniać, ksiądz z perspektywy konfesjonał wie najlepiej, ale większość z nas będzie chciała, bez względu na to, co w życiu nawyrabiała albo z czego się wyspowiadała, czy zdążyła wyspowiadać, będzie chciała pochowana być pod znakiem Krzyża Świętego. Większość z nas. Zobaczcie sąsiadów. Nieraz się widziało, o jak oni tam żyją, tego, tu ubek taki, tego. A na końcu przychodzi ksiądz, tak jak Jaruzelskiego, coś tam. O, przepraszam, z Jaruzelskim to za chwileczkę. Ale do czego zmierzam? Kwestia tego terroru intelektualnego ludzi, którzy nie są w stanie przyznać się do chrześcijaństwa, siedząc za tym biurkiem w telewizji, tak? I powiedzieć o tym, że on należy również do Kościoła, zachować się jak członek Kościoła. Nie, on wyskakuje z tego gorsetu, bo zostawił swoje chrześcijaństwo w szatni telewizji. I jeżeli, ale na samym początku tego całego nieszczęścia jest system właścicielski.